Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie w ten pochmurny, można powiedzieć, jesienny dzień i zapraszam Was na vloga. Na taki brzydki jesienny dzień idealne śniadanie na ciepło, czyli owsianka. Teraz już oficjalnie mogę się z Wami przywitać. Witamy Was bardzo serdecznie w dzisiejszym vlogu. Dzisiaj organizujemy Wiktorii urodziny na kulkach. I teraz idziemy po jakąś figurkę na tort, bo tego nam brakuje. Pogoda dzisiaj deszczowa, jest zimno. Kochani, tragedia. Sklep zamknięty, ale zaraz poszukam jakiegoś innego u nas w mieście. Może coś uda mi się znaleźć. I mamy tutaj torcik, na razie są to balony z urodzin Filipa, borówki, świeczka, no i brakuje nam jakiejś postaci. Mam nadzieję, że uda mi się gdzieś je kupić. Przyszłam do sypialni i zobaczcie, wróciliśmy z nadmorza i czekała na mnie przesyłka od Big Lossy. Pokażę Wam szybciutko, co znajduje się w środku. Całkiem spora zawartość. Tutaj mam dla Was kod rabatowy, jakbyście chcieli skorzystać. Proszę bardzo. I uwaga, uwaga, mamy tutaj dwa balsamy w takich saszetkach przyspieszające opalanie. Dalej. Bąbelkowy płatek oczyszczający, nigdy wcześniej nawet takiego czegoś nie widziałam, chętnie przetestuję. Taka gwiazda tego pudełka, pianka do mycia z Rituals. Sama taka pianka, słuchajcie, kosztuje 39 zł. Ja już miałam i one są tak super, później ciało przepięknie pachnie, bardzo Wam polecam. Dalej, 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 antyperspirant w kulce z Nivea. Płyn micelarny z Bielendy i on będzie fajny na wyjazdy w takiej niewielkiej pojemności, ale wcale aż tak mało tutaj nie ma jej, bo jest 100 ml. Mamy również świeczkę i co tutaj dalej? I z Bielendy taki kosmetyk przeciwzmarszczkowy. Tak wygląda zawartość. Dajcie znać, jak Wam się podoba. No, pianka w dużym wymiarze dla mnie najlepsza z tego całego pudełeczka. Też wygląda cała zawartość Big Glossy. Tutaj jest ta edycja, cała ulotka z rozpiską. Zawartość bardzo fajna. Ja teraz pędzę do kuchni i dorobić kawkę. Moi drodzy, udało się. Co prawda świnki Pepy nie było, ale Wiki wybrała taką księżniczkę. Zapłaciliśmy 23,50. Wróciliśmy do domu, wszystko co mieliśmy kupić, kupiliśmy. Na szybko robię obiad, a zobaczcie, Wiktoria sobie naszykowała swoją spódniczkę. A teraz zabieram się za mycie owocków dla dzieciaków. Stoi nade mną i krzyczy, żeby dawać mu maliny, rozumiecie? Proszę. I krzyczysz na mamę, tak? Proszę bardzo, nasza gwiazda już gotowa. Poprawimy spódniczkę tylko. O! Wyglądasz super! Yeah. Yeah. I tak finalnie prezentuje się tort. Ta lalka pasuje do kolorowej czwórki. Dołożyłam jeszcze malinę. No i myślę, że jak na taki, wiecie, tort, który sama robiłam, jest całkiem ok. I jesteśmy gotowi, zebraliśmy się. Ja tutaj wiozę ważną przesyłkę, tort. Wiktoria przeszczęśliwa. Teraz ponagrywamy kilka ujęć z imprezki, ale tak bardziej z muzyką, bo tam również będzie grała muzyka, no i nie bardzo mogę to dodać. No i co? Zapraszam Was teraz na urodziny Wiktorii. Możecie zobaczyć, jak było. Dzień dobry, księżniczko. Jak tam? Witamy gości. Witamy. Hej.
najbardziej, najlepiej bawi? Ja. No, proszę bardzo. Tu jest zabawa, słuchajcie. Ale po co do cyrku? Może tutaj jego klauna go zatrudnią? Bartek, a ty nie idziesz z Danielem? Jeszcze raz. Nie idziesz z Danielem do cyrku? Nie, ja już w domu mam cyrk. Moi drodzy, jesteśmy po urodzinach. Patrzcie, jaki bukiet Wiktoria dostała. Pełno prezentów jest z tyłu. I było naprawdę świetnie. Panie tutaj u nas są naprawdę ekstra, nie? Takie pomocne. Tak. W ogóle miłe, sympatyczne. Cieszę się, że tutaj zrobiliśmy urodziny. Tak, Wika? Mhm. Dzieciaki też szczęśliwe. Co tam? I teraz jedziemy już do domku. I jesteśmy w domu, zobaczcie na to. Szał prezentów. Tak? Kto ma tutaj szał prezentów? Teraz będzie wszystko odpakowywała i sprawdzała, co jest w środku, tak? I jeszcze a propos sali zabaw, w której robiliśmy to, robiliśmy w Lupo Pupo w Chełmie, tutaj u nas w galerii. I miłe zaskoczenie, Wiktoria również dostała prezent i jeszcze jakieś słodkości, bon na kolejne urodziny, naprawdę ekstra. I co, Wika? Rozpakowujemy prezenty? Tak! Cyrka! Tata! Wow! Piękna! No, co jeszcze masz? Cukieraski. Mamy, słuchajcie, zabawę. Już Wiktoria wybrała, czym się będzie bawiła. Torba słodyczy i po prostu pół stołu prezentów. Ogrom, już wam wszystkiego po kolei nie będę pokazywała, bo zajęłoby to naprawdę dużo czasu, ale uwierzcie mi na słowo, że jest tego bardzo dużo. Zmęczenie po mojej twarzy? Chyba tak. Cieszę się, że ten dzień dobiega końca. Za chwileczkę będziemy jeść kolację. Wiktoria bawiła się naprawdę świetnie. Tak się cieszę, że w tym miejscu zorganizowaliśmy jej urodziny, bo mieliśmy trzy opcje ogólnie. Braliśmy trzy opcje pod uwagę, a chyba wybraliśmy najlepszą. Było naprawdę ekstra. Wiktoria jest przeszczęśliwa, dostała mnóstwo cudownych prezentów, no ale ta zabawa na sali zabaw była zdecydowanie najlepsza. No i co? Właśnie, jutro jest kolejny świetny dzień, ponieważ jutro poznamy córeczkę Karoliny i Emila. W końcu pierwszy raz ją zobaczymy i cieszę się, że jutro znowu wezmę na ręce takie maleństwo. Jutro znowu nagram dla was vloga. Jeszcze został mi do wstawienia jeden z wakacji, później będzie ten i z dnia jutrzejszego. Wrzesień będziemy zaczynać pojutrze, rozumiecie? Wrzesień, dzieci idą do szkoły, do przedszkoli. Szybko te wakacje minęły. Dajcie znać, czy wam również tak szybko ten czas minął. Zobaczcie jeszcze, jaki list miłosny Wiktoria dostała. I do tego kwiaty od tego chłopczyka. Po prostu zaczyna się chyba. A dzieciaki z tych emocji nie mogą zasnąć. Filip się tutaj chowa. Już dwa razy próbowałam, a jest 19:40 i nie zdarza mu się to za często, żeby on jeszcze tak obrykał tutaj. Kochani moi, ja przyszłam zmyć makijaż i od razu się z wami pożegnać. Mam nadzieję, że mam wystarczającą ilość materiału, ale bądźmy dobrej myśli. Dziękuję wam bardzo, że byliście w kolejnym wyjątkowym dla nas tak naprawdę dniu. I co? Widzimy się niedługo. Pa, pa!